Dopalacze to substancje odurzające produkowane głównie po to, aby ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe. Stąd ich skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji. Skutki uboczne mogą prowadzić do kalectwa, a nawet do śmierci. Bardzo wiele osób, które to przyjmuje, niestety dochodzi do sytuacji, które nie są w stanie, przepraszam za kolokwialne słownictwo, ogarnąć tego, co się z nimi dzieje. Jest cała masa osób, która w momencie na przykład napadu agresji, halucynacji, takich oderwanych od rzeczywistości, omamów czuciowych, które mogą się pojawić. W momencie, kiedy te zachowania następują, dochodzi do różnych krytycznych sytuacji i często jest, że ta młoda osoba, kiedy odzyskuje świadomość, albo nic nie pamięta, albo nie jest w stanie w ogóle jakby funkcjonować na nowo. Są często sytuacje, gdzie ten młody człowiek, jak przyjmie substancję, jest ona na tyle zmodyfikowana i tutaj mówimy o całej masie substancji psychoaktywnych znajdujących się w jednym tak zwanym dopalaczu, że albo może sobie uszkodzić ośrodek mowy, ośrodek pamięci, ośrodek ruchu, w zależności, że tak powiem, w jaki ośrodek dopalacz uderzy, jakie ma dany człowiek oczywiście też swoje jakby tutaj zaburzenia różnego typu, no to są to uszkodzenia, które pozostają często do końca życia. Miasto Radziąków wychodzi naprzeciw trudnej tematyce, o której wciąż wiemy tak niewiele. My przez tydzień proponowaliśmy uczniom zajęcia. Zajęcia dotyczyły mediów społecznościowych i tematu dopalaczy, w zależności od klasy, od wieku. Klasy 6, 7 szkół podstawowych i wszystkie klasy gimnazjalne. Kolejnym elementem tej całości tego programu to dzisiejsze spotkanie dopołudniowe z dyrektorami szkół, pedagogami szkół i z naszymi policjantami. No i dzisiaj spotykamy się już wieczorem z rodzicami, troszeczkę podsumowania, ale też myślę ważne treści potrzebne dla wszystkich rodziców. Przy współczesnym trybie i tempie życia czasem ciężko jest zauważyć, że w naszym domu i z naszymi bliskimi dzieje się coś niepokojącego. Bardzo często z perspektywy tych osób, z którymi ja pracuję, rodzice gdzieś tam mówią, że nie wiem kiedy, nie zauważyłem, że to już jest tak daleko, a myśmy gdzieś to przeoczyli, a tak naprawdę z perspektywy jakby funkcjonowania osoby, która przyjmuje środki psychoaktywne, są pewne aspekty, które można zauważyć, które można wychwycić. Często też te młode osoby na pewnym etapie już się nawet nie kryją z tym, że przyjmują substancje. My przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żeby budować relacje, żeby rodzice z dziećmi spędzali czas, żeby rodzice z dziećmi rozmawiali, żebyśmy nie byli takim tylko internetowo, facebookowo, messengerowym społeczeństwem, tylko żeby ta relacja była prawdziwa. Jeśli te relacje będą prawdziwe, to dzieci nie będą sięgały po to, co nie jest dozwolone i co może zaszkodzić ich zdrowiu, życiu, co niebezpieczne. Trudno stwierdzić, co skłania młodych ludzi do zażywania dopalaczy. Wszystkie takie elementy odbiegające od takiej normy jakby rozwojowej, w której dziecko się znajduje, powinny już dać gdzieś tam z tyłu głowy lampkę, zapalić nam lampkę, że być może coś się dzieje niepożądanego. Jeżeli jeszcze dodatkowo wchodzi w to jakaś ospałość, agresywność, bo to mogą być bardzo nieadekwatne jakby zachowania, które u tego młodego człowieka się znajdują. Słownictwo, znajdywanie przy dziecku jakichś kolorowych opakowań, fifek, lufek, zapach określony, który się pojawi. No i też oczywiście cała masa jakby tutaj krótkich słów, krótkich wyjść z domu, telefonów, bo trzeba pamiętać, że też gdzieś to dziecko te środki skądś przyjmuje i ktoś prawdopodobnie dostarcza. Jedno jest pewne, że stale musimy obserwować zachowania naszej młodzieży, by w porę dostrzec, że dzieje się coś złego. Sukcesywnie jakby środki się zmieniają. Oczywiście żyjemy w państwie demokratycznym, więc w momencie, kiedy kolejne substancje znajdują się na liście substancji psychoaktywnych zakazanych, musi być to wcześniej oczywiście dane w informację publiczną. Tym samym te osoby, które zarabiają na tym, tak jak pani wspomniała, olbrzymie pieniądze, dbają o to, żeby jak najszybciej zmodyfikować formę substancji, jaka w środku się znajduje, żeby oczywiście nie była to substancja z listy substancji psychoaktywnych zakazanych. Nowelizacja ustawy, która była pierwszą próbą ograniczenia legalnego handlu dopalaczami w Polsce, okazała się niewystarczająca. Producenci szybko zastąpili wyłączone substancje innymi. W Polsce niewątpliwie trwa handel podziemny dopalaczami. Takie prelekcje to najlepsza droga do tego, by skutecznie walczyć z tak groźnym wrogiem, który może doprowadzić nawet do śmierci naszych pociech.